Cześć dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo cieplutko, super, że jesteście. Wreszcie doczekałyśmy się lata i pięknej pogody po tym takim bardzo, bardzo długim okresie, kiedy ja myślałam, że naprawdę nie będzie już ciepło i pięknie. Dlatego dzisiaj pielęgnacja w takich bardziej słonecznych klimatach. Pokażę Wam parę nowości, które obecnie testuję, które używam, które mi się spodobały i które lubię. Zaczniemy od ciała może tak szybciutko, bo tutaj mam trzy produkty, które obecnie najbardziej mnie jakoś cieszą. I ja stale zupełnie bez względu na porę roku jestem ogromną fanką rzeczy do ciała, o zapachu na przykład czekolady czy kawy. I tutaj mam takie dwie kolejne rzeczy, które uwielbiam. Pierwszą z nich jest balsam, który kupiłam jakiś czas temu. To jest Organic Body Butter Bronzing Therapy o zapachu czekolady właśnie. Pachnie naprawdę bardzo ładnie i bardzo przyjemnie. To jest po prostu taki mój basicowy nawilżacz. Chociaż producent tutaj pisze o jakiejś terapii brązującej, to ja akurat takiego efektu tutaj nie widzę. Natomiast zapach i poziom nawilżenia to są te rzeczy, za które ja ten produkt bardzo, bardzo lubię. Wydaje mi się, że zapach tutaj u mnie jest jednak na pierwszym miejscu. Natomiast to jest po prostu bardzo dobry balsam do ciała, który lubię. I podobną rzeczą o równie urzekającym zapachu jest sztyft Czeko Cynamon z Ministerstwa Dobrego Mydła. I to jest akurat taki produkt, który ze względu na formę bardzo lubię zabierać ze sobą na wyjazdy, ponieważ taka forma sztyftu naprawdę mi odpowiada. Przy opalaniu stosuję go najczęściej na przykład na te miejsca, które są najbardziej suche, ponieważ to jest generalnie produkt z kategorii tłuszczoszki. Natomiast jest naprawdę bardzo przyjemny i u mnie świetnie sprawdza się właśnie na tych takich najbardziej suchych miejscach. Ale ten też z takimi złotymi olejkami zdarzało mi się w trakcie opalania mieszać. Za każdym razem byłam tym efektem naprawdę oczarowana. Jeśli chodzi o ciało nadal i dezodoranty, więc takim myślę, że temat najbardziej na czasie, to ja już zostałam przy Marie Lubio. To jest taki dezodorant, przy którym faktycznie pocimy się tyle, ile zwykle, natomiast ten pot nie przybiera z czasem takiego przykrego zapachu. A ten żółty, którego używam, bardzo mi się podoba. Jest sam w sobie taki delikatnie słodko-anyżowo-lukrecjowy. Natomiast ja często też używam po prostu olejku miętowego w roli takiego naturalnego dezodorantu i ten efekt też bardzo lubię. Ale to jest taka rzecz, która ze mną została już od jakiegoś czasu na dłużej i którą bardzo lubię, którą Wam polecam też, bo jestem akurat z tego zadowolona. I przechodząc do pielęgnacji twarzy, dziewczyny, oczywiście najważniejsze, czyli filtr. Powiem Wam, że kiedy jeszcze parę lat temu ciężko było znaleźć naprawdę fajny produkt tego typu, to poszukiwania filtrów naprawdę mnie pochłaniały. Natomiast teraz tych produktów na rynku mamy całkiem sporo i chociaż obiecuję sobie co roku zrobić jakiś dokładniejszy research, to ostatnio tak naprawdę najczęściej kończy się na tym, że kupuję filtr w momencie, kiedy on mi jest najbardziej potrzebny przed jakimś wyjazdem i tak dalej. Ale za każdym razem trafiam dość dobrze, natomiast co roku testuję troszeczkę inny produkt. Głównie celuję w filtry mineralne i właśnie o takie filtry mineralne opiera się formuła produktu, który sobie znalazłam w tym roku i to jest COSRX All Green Comfort Sun. To jest SPF 50. Wiem, że istnieje też wersja tego produktu ze śluzem ślimaka i troszeczkę żałuję, że ją nie trafiłam. Zaraz opowiem Wam też dlaczego. Natomiast ta tak naprawdę sprawdza mi się bardzo, bardzo fajnie. To jest jeden z tych filtrów, który jest lekki, bieli naprawdę delikatnie, stosunkowo umiarkowanie. Będzie spisywał się bardzo dobrze też przy cerze mieszanej. Nie jest tłusty, nie oblepia jakoś nieprzyjemnie. Naprawdę jest jednym z tych produktów, które w stosowaniu na przykład pod podkład, czy też nawet pod dzienny krem, jest bardzo przyjemny i nie przysparza nam problemów. Ja tutaj jestem wyjątkowo zadowolona. W składzie mamy ekstrakt strumianku z wąkroty azjatyckiej. Tutaj to działanie jest przede wszystkim takie przeciwzapalne, troszeczkę przeciwbakteryjne, więc będzie to też fajny filtr dla dziewczyn, które mają na przykład problemy z trądzikiem. I generalnie powiem Wam, że to jest jeden z lepszych produktów tego typu, na jaki trafiłam. Jestem z niego bardzo zadowolona, szczerze mówiąc jestem zaskoczona, że udało mi się po prostu tak fajnie trafić, ale generalnie te azjatyckie filtry są naprawdę ok i tam łatwo znaleźć taką formułę, która jest lekka, przyjemna i która
takie formuły, które się u mnie akurat sprawdzają. Natomiast jestem ciekawa tej wersji ze ślimakiem i nie wykluczam, że zdecyduję się na nią w przyszłym roku, albo może nawet w tym, jeśli uda mi się zużyć całe to opakowanie. Ciężko mi powiedzieć, nie sądzę, chociaż jest dość niewielkie, to jest 50 ml, więc jakaś szansa na to jest. Natomiast jeśli zastanawiałyście się nad tym filtrem, to generalnie polecam. Ja go bardzo lubię, bardzo fajnie się u mnie sprawdza, faktycznie działa. Nie udało mi się jakoś jeszcze super opalić i nie mam konieczności wymieniania kolorów podkładów. Nie zauważyłam też na swojej skórze żadnych negatywnych zmian typu przebarwienia i tak dalej, więc generalnie ten filtr jest jak najbardziej na plus. I przejdziemy teraz do oczyszczania, bo ja pokazywałam Wam, znaczy jakiś czas temu publikowałam cały film, w którym porównywałam 3 produkty olejowe do mycia twarzy. I dzisiaj chciałam pokazać Wam jeszcze jeden, który jest naprawdę świetny. I to jest kremowy olejek myjący Herba Popolana z tej serii Nawilżanie. Oni mi wysłali całą tą serię i ja tak naprawdę trochę ociągałam się z testowaniem. I olejek był pierwszym produktem, za który się zabrałam i on jest nadal moim największym faworytem. Ja bardzo lubię używać go razem z taką silikonową myjką. Pokazywałam Wam ją ostatnio na Instagramie. I masaż wykonany właśnie z pomocą tego olejku i takiej silikonowej myjki. To jest naprawdę ogromna przyjemność i świetne odświeżenie i świetne oczyszczenie dla skóry. I ja testowałam wszystkie kosmetyki z serii Nawilżanie. Mam 2 ulubione, natomiast Herba Popolana zrobił coś, co mi się strasznie, strasznie podoba. Po pierwsze, postawili na to, w czym naprawdę są najlepsi, czyli na zioła. Ja jestem ogromną fanką ziół, wykorzystywania ziół nie tylko w pielęgnacji, ale też wewnętrznie. Wszyscy znajomi wiedzą i śmieją się ze mnie, że jestem babą zielarą. Natomiast tutaj, w tej serii, występuje jedno z moich ulubionych ziół. I dziewczyny, czemu ja tak lubię tą czerwoną koliczynę? To jest zioło, które zawiera izoflawony, które są w pewnym sensie podobne do naszych estrogenów i potrafią w bardzo, bardzo korzystny sposób wpłynąć na kobiecą gospodarkę hormonalną, wpłynąć na nasz cykl miesiączkowy, a przez to też na skórę, paznokcie, włosy. I nie bez przyczyny ta czerwona koliczyna jest zwana rośliną kobiet, ziołem kobiet, ponieważ faktycznie dla nas jest naprawdę bardzo, bardzo cenny. I co ciekawe, czerwona koliczyna występuje bardzo często jako dodatek do suplementów albo do kosmetyków dla kobiet, które wchodzą w okres na przykład menopauzy albo przedmenopauzalny, ponieważ tutaj potrafi naprawdę bardzo, bardzo pomóc i to jest taka dość znana sprawa. Poza tym w okresie na przykład po odstawieniu antykoncepcji dziewczyny stosują ją też z bardzo fajnym skutkiem, ja też o tym mówiłam w filmie, link będziecie miały na dole. Więc to jest naprawdę jedna z takich fajniejszych roślin, jedno z fajniejszych ziół, które można umieścić w produktach dla kobiet. No faktycznie też jeden z takich moich ulubieńców i akurat bardzo się cieszę, dlatego że Herbapol dodał ją do składu wszystkich swoich produktów, więc ona jest we wszystkich kosmetykach w każdej serii i jest też we wszystkich suplementach z każdej serii, więc no tutaj akurat to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Jedna z moich ulubionych siłek po prostu zostało jakoś super docenione. Oprócz tego myjącego olejku, który jest naprawdę świetny, to jest jeden chyba z moich ulubionych produktów tego typu. Sprawdza mi się o wiele lepiej niż takie klasyczne olejki. Wy tutaj widzicie, że on jest biały i faktycznie to jest połączenie takiego olejka z emulgatorem, z dodatkiem kremu, jeśli miałabym to opisać. I w składach mamy naprawdę mnóstwo ziołowych ekstraktów i to jest ekstra. Tutaj mamy haberbowatek, mamy len, ogórek, kwiat słonecznika. W całej tej serii przewija się, tak jak mówiłam, czerwona koniczyna i ten olejek jest super. Gdybym miała Wam podsunąć, nie wiem, jeden kosmetyk do testu na początek, to na pewno byłaby ta rzecz. Ale bardzo lubię też serum do cery mieszanej i to jest bardziej takie serum dedykowane dziewczynom, które mają problemy z niedoskonałościami. Natomiast ja, choć tego problemu teraz nie mam, to i tak latem wolę wybierać tego typu produkty, ponieważ są po prostu bardziej lekkie. A moja skóra latem przy takich upałach dziewczyny po prostu się poci i jeśli pojawiają się na niej jakieś niedoskonałości, to właśnie wynikające po prostu z tej temperatury i tego pocenia się. Ja tak naprawdę w te bardzo, bardzo ciepłe dni staram
staram się nie nosić podkładu i zwracam uwagę na to, żeby kosmetyki, które stosuję, były jak najbardziej lekkie. Celuję raczej w kosmetyki mineralne. I tutaj mamy na przykład ekstrakt z babki lancetowatej i szałwii muszkatołowej, które będą działać właśnie oczyszczająco, ale też regulująco, troszeczkę antybakteryjnie. Akurat w moim wypadku to serum też bardzo ładnie matuje skórę, więc myślę, że na takich skórach skłonnych do przetłuszczania ten efekt też będzie się utrzymywał. I jeśli na przykład nałożę na to serum filtr, no to faktycznie on nie wyświeca się tak szybko i dość ładnie się trzyma, chociaż ten filtr, który Wam pokazywałam, i tak jakoś super się nie świeci, to jednak to też nie jest produkt typowo matujący, natomiast powiedziałabym, że to jest produkt właśnie w kierunku tych bardziej matujących, co jest dla mnie latem, no jednak zdecydowanie fajne. Ta rzecz, którą Wam tutaj przed chwileczką pokazywałam, to suplemy. To są właściwie takie saszetki. W ramach każdej serii skład tych rzeczy jest troszeczkę inny. Ja dodaję je do smoothies. No i jeśli chodzi o suplement, to jest też taka rzecz, której warto dać więcej czasu, bo zwykle efekty będziemy mogły zobaczyć jakoś tak mniej więcej po 3 miesiącach. 3 miesiące wydaje mi się, że to jest taki optymalny moment na to, żeby widzieć po prostu u siebie zmiany suplementów, które generalnie włączamy do naszej diety, czy też dodajemy, więc tutaj warto o tym pamiętać. I to, co bardzo mi się w tym całym koncepcie spodobało, to, że Herbapo postawił na taką pielęgnację dwukierunkową. Czyli mamy tutaj kosmetyki, pielęgnację od zewnątrz. To są takie rzeczy, które zawierają właśnie czerwoną koniczynę, ale też na przykład ekstrakt z maku, stokrotki, habra bławatka. Mają bardzo, bardzo dużo takich roślinnych ekstraktów w składach i to jest naprawdę świetne. Ale dodatkowo mamy też taką pielęgnację od wewnątrz, czyli suplementy, które znowu zawierają te roślinne ekstrakty. To wygląda różnie, zależy od tego, z jakiej serii pochodzi dany produkt. Natomiast mamy tam też minerały, mamy na przykład koenzym Q10, mamy kwas hialuronowy, witaminę C. Tutaj te składy się różnią, tak jak mówiłam, ale chodzi właśnie o to, że działamy, tak jakby wiecie, od zewnątrz, czyli stosujemy kosmetyki, ale nie zapominamy też o tym, że najważniejsze rzeczy tak naprawdę często rozgrywają się w środku, więc mamy tą pielęgnację skierowaną do wewnątrz. I to jest coś takiego, co ja osobiście uwielbiam. Ja bardzo często mówię i też bardzo dużo pisałam o tym, że pielęgnacja to tak naprawdę nie wszystko, dlatego generalnie takie połączenie osobiście do mnie jakoś po prostu bardzo trafia i ja temu kibicuję. Tym bardziej, że Herbapo tak naprawdę od kiedy ja pamiętam, ma w swojej ofercie mnóstwo suplementów, które są stosunkowo mało popularne, dlatego myślę, że takie jakby odświeżenie wizerunku generalnie jest bardzo fajnym pomysłem, mam nadzieję, że dobrze im zrobi. Ale też to jest zioła, to jest naprawdę taka rzecz, która jest wielką domeną tej marki. Jeśli chodzi o takie ziołowe elementy w składach, to wiemy, że zajął się tym ktoś, kto naprawdę się na tym zna. Ja generalnie nie jestem obiektywna, ponieważ ja uwielbiam Herbapol. Ja zostałam trochę z tą marką wychowana, ponieważ kiedy byłam mała, moja mama często zabierała mnie właśnie do ich sklepu zielarskiego, ja tam mogłam siedzieć godzinami, to wszystko mnie bardzo fascynowało. Myślę, że też wtedy zaczęła się trochę taka moja miłość do ziół, do ziołecznictwa i do wszelkich rzeczy związanych z tymi tematami. Więc ja trochę wyrosłam na tym Herbapolu i też te kosmetyki, po prostu cała ta seria, to, że wszystko jest tak pięknie zaprojektowane, że opakowania są takie ładne, że składy są ładne, że to jest właśnie połączenie tych suplementów, że tak pielęgnacja jest dwukierunkowa, naprawdę bardzo, bardzo mnie cieszy. Ja bardzo w ogóle tej serii kibicuję. Kibicuję strasznie tym kosmetykom. Mam nadzieję, że Wam się również spodobają. Znaczy, jeśli chodzi o te, które Wam pokazuję, to akurat jestem pewna, że tak. One też już od 15 lipca są dostępne w Superfarm. Wszystkie linki będziecie miały na dole, więc tam sobie zerknijcie. Wszystko do wszystkich kosmetyków macie tam, gdzie trzeba. A jeśli chodzi o mój krem, który jest tak naprawdę moim takim może nie podstawowym kremem, ale takim codziennym kremem, bardziej może do zadań specjalnych. To jest nim ten krem ze ślimaka, który tutaj widzicie. I to jest Unique Black Snail Restore Cream. I moja przygoda z tym kremem zaczęła się od rekomendacji właścicielki zaprzyjaźnionej drogerii, która stosowała akurat ten krem na noc w połączeniu z witaminą C. I opowiedziała mi, że po prostu na jej skórze taki miks uczynił prawdziwy cud. Więc ja bardzo zachwycona oczywiście dałam szansę temu kosmetykowi i powiem Wam, dziewczyny, że to jest naprawdę jedna z niewielu rzeczy,
które na mojej skórze daje aż taki efekt wow, ponieważ śluz ze ślimaka działa trochę na podobnej zasadzie, w pewnym stopniu jak kwas glikolowy. I przede wszystkim wygładza, wyrównuje trochę strukturę, ale też mocno odnawia. I ten śluz ślimaka jest bardzo mocno regulujący, bardzo łagodzący równocześnie. I ta skóra naprawdę już po paru dniach zaczyna delikatnie się zmieniać. Struktura jest tak fajnie wygładzona. Widzimy, że po prostu to wszystko zaczyna wyglądać o wiele, wiele ładniej. Nie zauważyłam jakiegoś wpływu na małe zmarszczki mimiczne, ale poza tym skóra przede wszystkim po prostu wygląda lepiej. I to, jak mówiłam, największą różnicę u siebie widzę, akurat jeśli chyba chodzi o strukturę. Zauważyłam to po tym, że podkłady wyglądają o wiele, wiele ładniej. No, nie mam problemu z żadnymi nierównościami. To nigdy nie było jakąś moją wielką bolączką, ale widzę różnicę. Na przykład ostatnio kupiłam też drugie opakowanie tego kremu, który jest takim kremem bardziej ekskluzywnym, powiedzmy z górnej półki. I jestem o wiele bardziej zadowolona z tego ślimaka i ten krem na razie leży troszeczkę taki u mnie nieużywany w lodówce, stosuję go głównie pod oczy teraz. Natomiast ten ślimak naprawdę zrobił robotę, więc jeśli zastanawiałyście się nad tego typu produktem, albo może szukałyście czegoś nowego, generalnie jakoś miło wspominacie inne ślimacze, serię, to ten Wam polecam bardzo. Ja stosowałam tych ślimaków całkiem sporo, wydaje mi się, że ten jest najlepszym ślimaczem, kremem, jaki miałam okazję stosować. Co jest bardzo fajne, to też to, że kiedy go tutaj sobie wyciskamy na palec i nie wiem, czy to będzie widać, nakładamy go na skórę, to on się naprawdę ślimaczy. Tak. Więc akurat ten jest naprawdę super. Wróciłam też do mojej maski enzymatycznej z Awy, czyli takiego jednego z moich wieloletnich hitów, który pokazywałam Wam już po ostatnio i nie będę Wam już tutaj o nim przynudzać. Zdarza mi się też stosować całkiem fajną, znaczy to troszeczkę rzadziej, ale też taką ciekawostkę. To jest Batos Silk Touch, jedwabny peeling i masaż twarzy z kokonów jedwabnika, które nakładamy na palec po uprzednim rozmoczeniu i wykonujemy nim taki złuszczający masaż, naprawdę na przykład z użyciem takiego olejku lub jakiegoś innego olejku do OCM. To jest opcja delikatniejsza niż kamień peelingujący, o którym Wam już też ostatnio mówiłam, który dalej stosuję. Natomiast jeśli jesteśmy przy peelingach, to Hałwas Ministerstwa Dobrego Mydła jest też jednym z moich ulubionych i nigdy nie kończących się produktów, które polecam osobom kochającym kosmetyki o zapachu deserów, ponieważ ten jest naprawdę fenomenalny. Działa naprawdę fenomenalnie, świetnie skórę zgłuszcza, delikatnie ją rozgrzewa. Stosowanie tego kosmetyku jest ogromną przyjemnością. Moim zdaniem powinni wypuszczać jeszcze troszeczkę mniejsze opakowania, bo wydaje mi się, że wielkość tego i cena produktu, która jest dość wysoka, może być potencjalnie zniechęcająca dla niektórych osób i które zdecydowanie powinny dać tej paście szansę, ponieważ jest naprawdę genialna. Myślę, że też takie malutkie, podróżne wersje byłyby naprawdę fajne, więc tutaj shoutout do ministerstwa. Może akurat coś takiego uda im się zrobić. Natomiast ta pasta jest naprawdę genialna, jest po prostu fenomenem. Myślę, że też w większości z Was jest dobrze znana. Jeśli jeszcze się nad nią zastanawiacie, to naprawdę nie ma nad czym. Wróciłam też do mojego wieloletniego hitu, czyli Beauty Elixir z Caudalie. To jest latem mój ulubiony odświeżacz do twarzy. Rzecz, którą ja absolutnie muszę mieć w torebce. Zdecydowanie coś dla fanów, dla fanek miętowych, takich bardziej niecodziennych zapachów. Ja bardzo często sama wykonuję różnego rodzaju takie odświeżające mieszanki i toniki, które w ciągu dnia mogę ze sobą zabrać i odświeżam nimi twarz. Natomiast pomimo wieloletnich prób nie udało mi się jeszcze podrobić zapachu Caudalie. Nie udało mi się jeszcze trafić na mgiełkę, która by mi bardziej odpowiadała. Nie udało mi się też samej zmieszać nic lepszego, ale tak jak mówię, to jest zapach bardzo specyficzny i myślę, że nie każdemu przypadnie do gustu
taki bardzo miętowy. No ja generalnie uwielbiam miętę, mięta i olejki, miętowe olejki eteryczne jakby towarzyszą mi przez całe lato i używam ich w najróżniejszych celach, natomiast Caudalie to jest taki jeden z gotowych produktów, który uwielbiam. Ja po prostu potrafię spryskiwać się tą mgiełką w ciągu dnia 10 tysięcy razy i ona bardzo ładnie niweluje taką pudrową, matową warstwę w makijażu, delikatnie, subtelnie, ładnie rozświetla. Bardzo lubię rozpylać ją na twarz zaraz po przebudzeniu, przed snem, bo ten zapach jest jednocześnie i taki pobudzający, i jednocześnie bardzo uspokajający. Naprawdę, no, oni przez lata pozmieniali trochę skład i on się trochę popsuł. Natomiast generalnie działanie i zapach na szczęście pozostało takie same, więc tutaj jakoś udało się uniknąć wtopy. No ja przy tym Caudalie po prostu zostaję. Jestem strasznie ciekawa, dziewczyny, czy macie jakieś doświadczenia z tymi produktami, albo które generalnie uważacie za swoje letnie must have i stosujecie w tym okresie, co możecie mi jeszcze polecić. Dajcie znać, co tutaj najbardziej wpadło Wam w oko. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Dziękuję ślicznie za wszystkie łapki w górę, subskrypcje. Jest mi niesamowicie miło, że ten kanał może się tak fajnie rozwijać. Będzie niedługo pewnie jakiś ASMR, więc czekajcie cierpliwie, tylko muszę wrócić do domu z wyjazdu i będę się za niego zabierać. Dzięki Wam jeszcze raz, gorące buziaczki dla Was, do zobaczenia. Pa, pa!